Wszystko zaczęło się od jednego towaru. Materiału utkanego z kokonu pewnej ćmy, z którego zaczęto szyć cesarskie szaty. Trudno się dziwić, że jestem nieco zdezorientowany. Społeczność muzułmańska istnieje tu od VIII wieku i jest to wyłącznie efekt jedwabnego szlaku i jego wpływu na kontakty handlowe. Jak szlak handlowy zmienił bieg cywilizacji? Jedwabny szlak, część trzecia. W TVP Historia. W sobotę o 22.20 i w niedzielę o 1.25.